Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja Piotr Tyczeński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Tradycyjnie dziękujemy tym z Państwa, którzy byli z nami w zeszłym tygodniu, słuchali, komentowali, zgadzali się lub nie zgadzali się, podawali dalej. I przy okazji mamy wielką prośbę do Państwa, ja i Piotr, żebyście. Te nasze odcinki, jeśli się Państwu podobają, albo jeśli się Wam nie podobają i chcecie pokazać, że jak nie należy robić podcastów w Ameryce, to podajcie je dalej, po to, żeby podcast mógł się rozwijać, bo to jest tak, że tak sobie rośniemy, 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 i później tak się na chwilę zatrzymujemy i my tu już z Piotrem zastanawiamy się, jak tu Państwa przekonać, żeby. Informacje o podcaście amerykańskim jeszcze dalej puścić. I już panikujemy, czy to już jest koniec, czy już Państwo nas nie kochają, nie lubią, czy co tu się wydarzyło? Co tu się stanęło, no właśnie. Więc będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie informacji o podcaście dalej. Nie zabraknie, wszyscy wysłuchają. Podcast się nie kończy, nawet jak będzie go słuchało milion Polaków tygodniowo, to wciąż. Będziemy tak samo blisko. Więc jeszcze raz prośba, a teraz podziękowania dla tych z Państwa, którzy dołączyli do nas w zeszłym tygodniu w serwisie Patronite i tradycyjnie nasza pogodynka ma nazwiska gotowe. To właśnie ja. W tym tygodniu podziękowania zechcą przyjąć: Anna, Jakub, Anna, Roman, Anna i Joho. I tym oto serdecznym Joho bardzo dziękujemy. A proszę państwa, my tak spędzamy trochę czasu na tym zachęcaniu państwa do, do, do dołączenia do Patronite, ale jest dzisiaj z nami pewien profesjonalista, który wie, jak prosić o to, żeby wesprzeć jego przedsięwzięcia. I dlatego dzisiaj poprosiliśmy o pomoc kolegę. Panie Donaldzie, prosimy. bardzo humbly if you could chip in 5, 10 or even 25 dollars. I know that times could be tough and they are tough under this horrible president that we have crooked Joe Biden. So if you can't contribute now, don't even think about it. Don't do it. You got to take care of your family and yourself. I want you to do that first. But with your donation today, we will win back the White House. We will make America great again, greater than ever before. I promise you that. Thank you. Tak naprawdę wstawiliśmy ten klip z Donaldem Trumpem, dlatego, że dzisiaj porozmawiamy sobie o różnych rzeczach, proszę Państwa. To będą meandry w tym odcinku. Się... Ja się nie zgadzam. Ja uważam, że tu jest struktura. Będzie struktura, no przecież zawsze jest struktura. No nie, nie wymyślamy tego na, na poczekaniu, tylko jesteśmy zawsze przygotowani. Ale zaczniemy, proszę Państwa, od jednego tematu, a później sobie tym tematem dojdziemy właśnie do finansów Donalda Trumpa. Bo, bo to ten... się ściśle łączy. Wszystko I się pokażemy Państwu łączy. dlaczego. To wszystko jest ze sobą powiązane. Dokładnie tak jest. No więc zacznijmy nie od finansów Donalda Trumpa, ale od TikToka. We środę 13 marca Izba Reprezentantów ponadpartyjnie, bo 352 głosy za, 65 głosów przeciw. A jak Państwo wiecie, ponadpartyjnie rzeczy w Izbie Reprezentantów zdarzają się rzadko. Moim zdaniem, jakbyś miał ustawę, czy każdemu Amerykaninowi dać szczeniaczka, to byś nie miał takich wyników w Izbie Reprezentantów. Po stronie głosujących za byli były z jednej strony był na przykład Jim Jordan, a z drugiej strony była Nancy Pelosi. To rzadko się zdarza, żeby tych dwoje polityków było, było w jednym zespole, że tak powiem, w jednej grupie. No ale ustawa nie dotyczyła y, szczeniaczków, chociaż pewnie poniekąd tak, ponieważ chodziło o TikToka. Nawet jeśli słowo TikTok w tej ustawie nie pada, bo ustawa dotyczy y, zakazu rozprowadzania i update'owania aplikacji w mediach społecznościowych, które należą do przeciwników Stanów Zjednoczonych. To tak parafrazuję mniej więcej tytuł tej ustawy, no, ale oczywiście wszyscy wiedzą o jaką to aplikację w mediach społecznościowych chodzi. Chodzi oczywiście o TikToka należącego w dużej części do chińskiej firmy Bite Dance firmy z siedzibą w Pekinie. No i czemu tak się uwzięli na tego TikToka ci amerykańscy prawodawcy? Czy dlatego, że jest uzależniający? No... Jest, no, ale niby wszystkie social media są uzależniające. No, Facebook jest, Instagram jest, wiadomo, no, ale TikTok jest bardziej i są na to dane. To znaczy, rzeczywiście pokazują, że TikTok uzależnia najbardziej, zwłaszcza yy, młodych ludzi. I na przykład dlatego w Chinach, gdzie nie ma TikToka, proszę Państwa, tylko jest chiński odpowiednik TikToka, który wygląda tak samo, tylko inaczej się nazywa. Ogranicza dostęp dla użytkowników poniżej 14 roku życia do 40 minut dziennie i tylko do godziny 22. To jest jakby taka stała cecha. W Stanach Zjednoczonych można sobie takie coś ustawić, no ale to jest oczywiście dobrowolne. No jak wszyscy wiemy, ustawianie sobie limitów na aplikacje dobrowolne to, to, to nie działa tak do końca. To ktoś ci musi ustawić. Ja wiem, bo ja na przykład ustawiam takie limity aplikacji mojemu mężowi i tylko ja mam hasło, tylko ja mogę zmienić. No i to wtedy, proszę Państwa, działa. To taki parental control, tak? Masz. To jest spousal control w tym przypadku. Oczywiście. No dobrze, ale też trzeba w tym miejscu powiedzieć, że w różnych Stanach są podejmowane próby ograniczenia dostępu do mediów dla nieletnich i ostatnio twój ulubiony Ron DeSantis podpisywał takie prawo na Florydzie, które miało ograniczyć dostęp dla, dla dzieci poniżej pewnego wieku, tam bodaj od 14 roku życia można zakładać będzie konta w mediach społecznościowych za zgodą rodziców, a wcześniej to ma być zakazane, tylko znów jak to będzie egzekwowane, i czy przetrwa na pewno pozwy w, w sądach, tego nie wiem. W każdym razie niedawno z pompą Ronde Santis taką ustawę podpisywał, no i może tutaj Ronde Santis mieć trochę racji, a nawet więcej niż trochę. Zobaczymy, jak mu wyjdzie. W każdym razie takie. Podejścia do tego, żeby jakoś ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych dla nieletnich lub szkodliwy wpływ tych mediów społecznościowych są podejmowane. My kiedyś mieliśmy też, proszę Państwa, taki odcinek o Facebooku. Pamiętasz, jak Frances Haugen, taka sygnalistka. Wyniosła z Facebooka dokumenty, publikowała je za pośrednictwem Wall Street Journal. Tam się ukazywały artykuły na temat tego, jak szkodliwe są media należące do mety. No i też były pewne propozycje, jak tę szkodliwość i te negatywne emocje, które media społecznościowe wywołują, można by ograniczać. No, ale chyba nic się z tym konkretnego nie stało i jak na razie ja nie słyszę, żeby amerykańscy prawodawcy chcieli ograniczać Facebooka na przykład. Ale w styczniu tego roku odbyło się przesłuchanie przed Senatem dotyczące właśnie wpływu mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne młodzieży i na depresję. No i tam na przykład zeznawali i Zuckerberg zeznawał, i szefowa Twittera, no, taka oficjalna szefowa Twittera, nie Elon Musk, tylko Linda Jakarino i szef TikToka. Yy, właśnie też. Yy, no i to tematem była właśnie szkodliwość mediów społecznościowych. No ale nie oszukujmy się, że tutaj z tą ustawą yy, przyjętą 13 marca chodzi wyłącznie o zdrowie użytkowników, bo gdyby tak było, no to to jak mówił Łukasz, no kongres wziąłby się za poważnie nie tylko za yy, TikToka, ale też za Facebooka, Twittera, Instagrama i tak dalej. Tak naprawdę chodzi o coś innego. A chodzi o dana użytkowników, jakie TikTok zbiera. I znowu, to, że media społecznościowe szpiegują nas, no to też wszyscy wiemy doskonale. I że bywa to wykorzystywane nie tylko w celach reklamowych, ale też w celach politycznych, no to też doskonale wiemy. Afera z Cambridge Analytica, na przykład, i danymi z Facebooka, które były wykorzystywane przez kampanię wyborczą Donalda Trumpa. Jasne, wszystko wiadomo. No ale pytanie jest, co z danymi użytkowników robi TikTok, a dokładniej firma, która do, nie, do której TikTok należy, czyli ByteDance. Czy dzieli się tymi danymi, albo czy musi się nimi dzielić, z chińskimi władzami? No właśnie, nie jesteśmy specjalistami od Chin, ale osoby, które są zwolennikami w Stanach Zjednoczonych skasowania TikToka czy zmuszenia firmy do odsprzedania TikToka jakimś amerykańskim właścicielom, mówią, że to jest jeden z tych głównych powodów, czyli to prawo obowiązujące w Chinach, które rzekomo pozwala chińskim władzom na to, żeby zażądać od każdej firmy dostępu do takich informacji. No i wiemy z różnego rodzaju. Artykułów o tym, że też w chińskich firmach takich potężnych są montowane takie komórki partyjne, które mają wpływ na, na to, jak dana firma funkcjonuje i mają głos doradczy. Albo chińskie władze wykupują takie specjalne pakiety akcji, które pozwalają im takie złote akcje, które pozwalają im mieć wpływ na, na funkcjonowanie firmy. A jeżeli tego nie robią, no to zawsze jest cały ten aparat e, przemocy i aparat. E, no jak to nazwać, bezpieczeństwa, no tej policji tajnej i wszelkiego rodzaju innych służb, który może na daną firmę wpłynąć lub na ich właścicieli. No i w związku z tym taka firma wyśpiewa wszystko, czego chińskie władze sobie zażyczą, mówią zwolennicy zakazania TikTok, użytkowania TikToka w Stanach Zjednoczonych w tej formie, w jakiej on obecnie funkcjonuje. No więc takie są argumenty, że te dane zasysają i mogą chińskim władzom na życzenie... Oddać. Władze chińskie oczywiście zapewniają, że absolutnie nie. Nie ma żadnego dowodu na to, że TikTok coś takiego robi, no ale co mają mówić? No nie? Przypominam, że ba balony meteorologiczne latające nad Stanami też były tylko balonami meteorologicznymi. Nie ma się czym przejmować. To absolutnie nie jest żadne szpiegostwo. No Ciekawostwo tak. CIA i FBI zapewnia, że owszem, problem jest, no bo chodzi nie tylko o. Dane takie jak nie wiem, geolokacja, też czytanie wiadomości, ale też na przykład używanie tych danych zebranych z TikToka do rozwijania sztucznej inteligencji, sztucznej inteligencji chińskiej. No dobrze, ale tu przeciwnicy tego rozwiązania, zmuszającego biden do, do sprzedaży swoich udziałów w TikToku, mówią, no to w ogóle nie ma, nie ma sensu, bo przecież te dane są zasysane także przez inne firmy medialne, jak wspomniana Meta, która później może te dane odsprzedawać. Więc jeżeli Chińczykom bardzo zależy na dostępie do danych Amerykanów i chcieliby mieć do bardzo dokładną wiedzę na temat tego, co lubią, gdzie chodzą, z kim się spotykają i co myślą Amerykanie, to wystarczy, że kupią te dane od Facebooka czy Instagrama. I, i, I tyle. Także no zakazanie tak, tylko, że ja nie wiem, czy Meta może sprzedać takie dane Chińczykom to raz, a Po drugie, no to jest trochę argument z gatunku, nie ma sensu zakazywać kradzieży, bo jak ktoś będzie chciał, to i tak ukradnie. Okej, okay. tylko że tutaj chodzi o to, że przeciwnicy tego zakazu mówią, jeżeli byście chcieli na poważnie się zająć problemem, to nie zakazywalibyście tej jednej firmy, tylko wprowadzilibyście ustawodawstwo, które ogranicza to zasysanie danych i dostęp do jakichś prywatnych informacji wszystkim firmom. No i tu się zgadzamy, to znaczy to, że ta ustawa jest wymierzona w TikToka, a nie jest zajęciem się tak naprawdę jakoś strukturalnie szerszym problemem, no to jakby co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Oni sobie, w sensie ustawodawcy amerykańscy mogą mówić, że tu chodzi o bezpieczeństwo dzieci i o bezpieczeństwo obywateli, ale również i nie ukrywajmy, chodzi o to, żeby utrudnić życie Chińczykom. No tak, tylko że my nie jesteśmy w stanie tego ocenić, proszę Państwa, bo amerykańscy prawodawcy mówią, że no swoją decyzję opierają na danych wywiadowczych, które są im pokazywane na niejawnych posiedzeniach, na niejawnych spotkaniach z FBI czy CIA, i dostają tam takie informacje, które. Sprawiają, że no nie, głosujemy w ten sposób. Mówi część z nich, a część wychodzi z tych spotkań i mówi, no nie dowiedzieliśmy się tutaj niczego specjalnego, i nadal jesteśmy przeciw zakazywaniu czy przeciw wymuszaniu tej sprzedaży. No ale właśnie sprzedaży, bo to jest coś, co trzeba wyjaśnić chyba na samym początku. Nie chodzi o to, żeby zakazać TikToka, w sensie ta ustawa nie ma, nie chodzi o to, nie będzie wolno używać TikToka, bo TikTok jest szkodliwy. Tak jak mówią niektórzy oburzeni zwolennicy, czy przeciwnicy tej zakazy i zwolennicy wolności słowa, którzy mówią i z prawej, i z lewej strony, zresztą sprawa jest tutaj bardziej skomplikowana. Ta ustawa nie zakazuje działalności TikToka, tylko jeśli wejdzie w życie, bo na razie, jak mówimy, weszła tylko, czy przeszła tylko przez Izbę, jeszcze nie przez Senat i jeszcze musiałaby trafić na biurko prezydenta, no to przecież TikTok nie zniknie ze Stanów Zjednoczonych, znaczy dalej będzie na tych 170 milionach sprzętów w Stanach tylko nie będzie się go dało legalnie upgrade'ować nie będzie się go dało pobrać na nowe urządzenia więc jakby to nie będzie zakaz TikToka tylko będzie utrudnienie jego działalności tak naprawdę no ale jest tutaj furtka bardzo wyraźnie wskazana o co chodzi TikTok będzie mógł dalej działać w Stanach Zjednoczonych w niezmienionej formie jeśli w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy firma ByteDance sprzeda go jakiemuś podmiotowi Amerykańskiemu. No tak, ale na to właściciele TikToka odpowiadają, ale dlaczego my mamy cokolwiek sprzedawać, kiedy my właściwie z Chinami nie mamy nic wspólnego i już jesteśmy firmą międzynarodową? Na czele firmy stoi Singapurczyk. Dane Amerykanów, użytkowników amerykańskich są przechowywane na serwerach zarządzanych przez amerykańską firmę Oracle, a siedziba TikToka jest w Los Angeles i w Singapurze, właśnie. W związku z tym, jaki jest problem? No i jeszcze mówią, że w Radzie Nadzorczej 3 na 5 to jest, są Amerykanie i 60% akcji należy do międzynarodowych inwestorów. No więc mówią, właśnie, jesteśmy międzynarodowi, nie mamy wiele wspólnego z Chinami. No. Nie do końca, bo już jak wspomnieliśmy, taka analogiczna aplikacja jak TikTok, która działa w Chinach, należy do tej samej, do tej samej firmy, do ByteDance, no i tam z jakiegoś powodu nie funkcjonuje TikTok, tylko właśnie ta dodatkowo Siostrzana aplikacja, która, ja mam problem z wymówieniem jej nazwy. Ona się nazywa The Win. I tam. Przepraszamy wszystkich synologów, jeśli źle to wymawiamy. Bardzo przepraszamy, tak, ale już pamiętamy, że Michigan to już jest bardzo dużo z naszej strony, wydaje mi się. I tam się budują boby, a tam, tam budują boby. zapory. To prawda. I The Win. Jeżeli mówimy źle, prosimy o pomoc. No więc ta siostrzana aplikacja, wiemy o niej, że ona ma bardzo rozbudowane możliwości wpływu cenzorowania niektórych treści. I no, skoro. Ta sama firma ma siostrzaną aplikację, która wykazuje to takie tak możliwości. Samo. No właściwie jest wszystko to samo, tylko właśnie nie, nie są na nią dopuszczane te treści, które mogłyby się nie spodobać władzom w Chinach. No to to pokazuje jak szeroko są zakrojone te możliwości kontrolowania tego co użytkownik dostaje, bo to jest zresztą drugi argument. Nie tylko taki, że zasą dane Amerykanów i przekażą je chińskim władzom, ale także, że firma będzie w stanie... Jak gdyby pod, podsyłać, suflować tematy i przekaz, który będzie miał destrukcyjny wpływ, nie wiem, na przykład będzie taką ingerencją w wybory amerykańskie, albo zagrożeniem dla bezpieczeństwa, bo nagle wszyscy Amerykanie m, zaczną kochać Chiny. No, ale tutaj yy, przeciwnicy zakazu mówimy umownie zakazu, tak jak Państwu wytłumaczyliśmy, wy, tu chodzi o wymuszenie sprzedaży, ale żeby było prościej, to mówmy o zakaz. Yy, no więc przeciwnicy tego zakazu, tej ustawy mówią, Amerykanie mają prawo do oglądania propagandy i to jest zabezpieczone w naszych prawach obywatelskich i potwierdził to proszę Państwa Sąd Najwyższy w takiej sprawie z roku 65. Lamont kontra Postmaster General i tutaj chodziło o to, że zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami komunistyczna propaganda, która e, przechodziła przez pocztę, e, poczmistrz miał prawo ją zatrzymać i nie wysłać do adresata, jeśli... Ten nie wyraził otwarcie woli otrzymania takich materiałów. W, prakty w praktyce wyglądało to tak, że kiedy e, poczta zatrzymywała taką przesyłkę z propagandą na przykład sowiecką, to wysyłała e, Powiadomienie do odbiorcy, czy on sobie życzy taki materiał otrzymać. No i ten odbiorca miał napisać tak, poproszę i odesłać z powrotem. Jeśli tego nie zrobił, to przesyłka do niego nie dotarła. No i ta sprawa została, te, te, te regulacje zostały zaskarżone i Sąd Najwyższy uznał, że Amerykanie, tak jak wspomniałem na początku, mają prawo otrzymywać taką, nawet sowiecką propagandę, i poczta nie powinna w tym miejscu. Interweniować. No i tutaj zwolennicy zachowania dostępu do TikToka mówią, że nawet jeżeli firma będąca właścicielem jakoś wykorzystywałaby algorytmy po to, żeby sprzedawać Amerykanom chińską tym razem propagandę, to wciąż wolności Amerykanów uprawniają ich do tego, żeby sobie tą chińską pro propagandę oglądać. No, okej, okay, tylko musieliby wiedzieć, że jest to chińska propaganda. No to prawda, no, jak pocztą przychodził, chociaż nie wiem, no może jak ktoś sobie zamawiał gazety ze Związku Radzieckiego i, i je dostawał, to może myślał, że czyta takie, wiesz, obiektywne informacje. No tu chodzi o to, że masz prawo słuchać wszystkiego i samemu sobie wyrabiać opinię, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, komu to służy i czy się z tym zgadzasz, czy nie. To, to bardzo pięknie brzmi, poza tym, że no, znowu nie wiem, czy przepisy sprzed 50 lat tak łatwo powinny być przekładane do dzisiejszej rzeczywistości i do dzisiejszych, nie wiem, warunków technicznych na przykład. No ale okej. Okay. No a poza tym, to jeszcze ja teraz przeciwko temu argumentowi, który zrobiłem. no tam wiecie, o... państwo, jesteśmy po prostu, tutaj adwokat diabła, nieprzewidywalni. Jeden tak, drugi tak. Jak na TikToku. Tak się rzeczy zmieniają. Dokładnie. Tam chodziło o to, że sąd uznał, że wymaga się od odbiorcy owej propagandy zbyt dużego wysiłku, że on musi aktywnie zgodzić się na to, że, żeby otrzymać taką przesyłkę. No ale no przecież... To nie jest tylko kwestia wysiłku, to jest też kwestia tego, że narażasz się na przykład na kontrolę ze strony Jasne. państwa i FBI, bo wtedy przychodzi do ciebie, czy pan sobie życzy dostawać sowiecką propagandę, a ty mówisz tak, życzę sobie. No i to wiadomo, że już wtedy pan Hoover zaciera rączki i mówi, a no to sprawdzimy, dlaczego pan Pawłowski chce dostać. Radziecką propagandą. Jasne, ale jeżeli korzystasz z TikToków czy z innych mediów społecznościowych, to również wyrażasz zgodę na ich politykę. No więc wyraziłeś zgodę na to, żeby być traktowany tak, jak sobie ten właściciel medium społecznościowego życzy. Podpisujesz się pod tą polityką. No więc nie rozumiem, jaki problem. Jeżeli chcesz korzystać z tego medium społecznościowego, nawet jeżeli ono Ci serwuje propagandę, no to. Powinieneś mieć do tego prawo, mówią. zwolennicy no tak, TikToka. No, a ja powtórzę, że wydaje mi się, że jednak gazetka, nawet drukowana na kolejowym papierze, nie wiem, sława sowieckiego Sojuza, to nie jest to samo, co um, wielka aplikacja mająca 170 milionów użytkowników w samych Stanach Zjednoczonych. Ale co ja tam wiem o TikToku? niewiele. No właśnie, aplikacja jest wielka i droga, więc wyceniana na mniej więcej z tego co ja widziałem, może ty widziałeś jakieś inne wyceny 80 85 miliardów dolarów, także trochę pieniędzy to jest. No, wyceny aplikacji, wyceny na giełdzie to jest podstępna sprawa, o czym Państwo się jeszcze z tego odcinka dowiedzą, ale faktycznie no jest bardzo drogie, więc niewielu stać by było na TikToka. Teoretycznie mogłaby chcieć go kupić jakaś wielka kolpo technologiczna amerykańska w rodzaju Google czy, czy Mety, właśnie, no ale raczej nie zgodziłaby się na to administracja ze względu na ustawy antymonopolowe, oczywiście. Poza tym, i tu jest jeszcze druga rzecz, która troszkę jednak podważa argument, że. TikTok nie ma nic wspólnego z, z władzami chińskimi. Otóż na taką sprzedaż musiałoby się zgodzić chińskie władze. A one mówią, że się na nic takiego nie zgodzą. No więc, ewentualnie mógłaby kupić jakaś jakiś nowy podmiot, jakaś grupa inwestorów, i, proszę państwa, jest taka grupa, która już tutaj się przymierza do, do kupowania, już zbiera pieniądze, chociaż, jak mówimy, ustawy jeszcze. Ustawa dopiero wyszła z Izby Reprezentantów, jeszcze no właśnie, nie wiadomo, czy zostanie głosowana w Senacie, czy nie. Ale otóż y, grupa inwestorów zbiera Steve Mnuchin. Nie wiem, czy pamiętają Państwo taką postać. To był szef departamentu skarbu w administracji Trumpa. Sekretarz skarbu, czyli minister finansów, czyli no, jeden z najwyżej postawionych członków gabinetu. I jak wiele osób w administracji Trumpa? Dość zamożna osoba. Tak, tak, chyba miliardy. Tu inwestował, zresztą, w, wcześniej był producentem filmowym, z tego co wiem. No i Mnuchin z, z kolegami popiera ustawę, popiera nakaz sprzedaży TikToka i zbiera grupę kolegów, którzy chcieliby takiego TikToka kupić. No, ale do tego celu ta ustawa musiałaby przejść. I teraz pytanie: jakie są szanse na to, że kongres. Przyjmie tę ustawę. To znaczy, no. że Senat zagłosuje za nią, a potem Biden ją podpisze. Ten ostatni jakby odcinek jest najmniej problematyczny, bo Biden już zapowiedział, że jeśli tylko ustawa trafi na jego biurko, to on ją natychmiast podpisze. No ale pytanie, co w Senacie? No wydawać by się mogło, że ta sprawa jest przesądzona, no skoro 352 kongresmenów za nią głosuje i to i demokraci, i republikanie. Nie i wśród przeciwników także są i demokraci i republikanie to jest naprawdę taka ponadpartyjna ustawa zarówno wśród popierających jak i wśród tych którzy się jej sprzeciwiają popiera ją prezydent no, to chyba wszystko jest załatwione, tak by się wydawało. A tu się okazuje, że nie do końca. No, zwłaszcza, że jak popatrzymy, no to republikanie od bardzo dawna domagali się jakiegoś zajęcia się problemem TikToka. Michael Rubio domagał się badania wpływów TikToka już w 2018 roku. Teraz Michael Rubio jest najwyższym rangą republikaninem w Komisji Wywiadu i oczywiście ustawę popiera. A TikToka, tylko dodajmy, TikTok powstał w 2016, więc Rubio dość szybko się zorientował co do rzekomej szkodliwości TikToka. Tak. Ustawę w, w kwestii sprzedaży TikToka, czy nakazu sprzedaży zaproponował pierwotnie jeszcze Josh Hawley, kolejna młoda republikańska gwiazda. No i przede wszystkim za Donalda Trumpa, o czym zaraz powiemy więcej, zakazano TikToka na sprzętach amerykańskich sił zbrojnych, na przykład. No więc gdyby doszło do głosowania, no to oni oczywiście mówią, że będą głosowali za. Wydawałoby się, jak powiedział Łukasz, że sprawa jest przesądzona. Tymczasem, jak znowu w amerykańskiej polityce i w republikańskiej polityce, okazuje się, że bardzo istotne jest zdanie Donalda Trumpa. Ale nie tylko. Ja tutaj będę bronił. Oczywiście. No, o o tak powiemy też. Bronił. No właśnie, bo są i demokraci. TikToka będziesz bronił. No. Nie wiem, czy TikToka bronię. Ty, czy państwa... Państwa nigdy pewnie nie widziałem nawet TikToka na oczy. Ja też zresztą nie widziałem. No nie korzystałem nigdy. Przyznaję. Chodzi o to, że wśród demokratów także jest podział opinii. I z Ale same... z innego powodu. O demokratach no, powiemy później. No dobrze, to powiedzmy później. To powiedz jeszcze o republikanach. Ja później powiem o demokratach. Donald Trump jako prezydent był, jak Państwo na pewno pamiętają, wielkim zwolennikiem walki z, no, z Chinami tak naprawdę, z chińskimi interesami w Stanach Zjednoczonych, z chińskim wpływem na świecie, no i w tym TikTokiem. Dosłownie w sierpniu 2020 roku Donald Trump jako prezydent wydał rozporządzenie wykonawcze, które nakazywało Byte dance sprzedanie TikToka amerykańskiemu podmiotowi. W przeciwnym razie Miał mieć zakaz działania w USA, no czyli jakby dokładnie wydał rozporządzenie takie, jak teraz ma przejść ustawa przez, przez kongres. TikTok zaskarżył to w sądzie. Sprawa trochę trwała, no bo to był shaping przed wyborami. Biden został prezydentem i de facto kontynuuje politykę Donalda Trumpa w tym względzie, o czym zresztą mówiliśmy Państwu, że nie tylko w tej kwestii, ale w kwestii chińskiej. By tak naprawdę nie ma większej różnicy między polityką Bidena a polityką Trumpa no ale tak w polityce imigracyjnej na przykład też te różnice nie są aż tak wielkie jak by się to wydawało mówiliśmy o tym w odcinku o migracji no, sprawie... tak, no może, może tylko Biden nie zapraszałby Xi Jinpinga do, do swojego hotelu bo go nie ma ale nawet do domu i później by się nie chwalił że, że podał najlepsze ciasto czekoladowe na świecie a Trump chwalił się że w mar najlepsze ciasto czekoladowe Xi Jinpingiat i to była takie chyba bardziej trochę Sinusoidalna reakcja, że od były takie momenty, kiedy Trump myślał, że się z Xi Jinpingiem dogada i będą w, to, to wspaniałe relacje, na no później one się oczywiście mocno zepsuły I, i właśnie ze względu na tą konkurencję, także technologiczną i, i handlową ze strony ze Ale tak, to Trump wprowadził cła na towary chińskie tak na jest. przykład, a Biden te cła nie tylko utrzymał, ale nawet jeszcze zwiększył. Nowa nazwa kazał... Huawei. Oczywiście top. ustawa CHIPS, która ma zwiększyć konkurencję z Chinami na polu półprzewodników, no to jest też jakby ponadpartyjne, dodajmy, osiągnięcia administracji Bidena. No i wprawdzie Biden jako prezydent odwołał to rozporządzenie Trumpa dotyczące TikToka, ale tylko po to, żeby jakby przeanalizować sytuację ponownie, dogłębnie. I efekt był taki, że na przykład wydano oficjalny zakaz używania TikToka na urzędowych telefonach i, i tabletach. Zresztą taki zakaz obowiązuje nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w Wielkiej Brytanii, we Francji, Australii, Nowej Zelandii, w państwach bałtyckich, no i na Tajwanie, co oczywiście jakoś nie, nie zaskakuje. A w Indiach TikToka nie ma w ogóle. Tam jest zakazany całkowicie, więc to, co robią Amerykanie, nie jest tak zupełnie niespotykane, tylko w wielu miejscach ten TikTok jest, jego używanie jest przynajmniej ograniczane lub właśnie całkowicie zakazane, tak jak w Indiach. No A teraz nagle Donald Trump zmienił zdanie. Teraz Donald Trump jest przeciwko ustawie przeciwko ustawie, która wprowadza to, co sam chciał wprowadzić jako prezydent. I co popiera bardzo, bardzo wielu Republikanów w Kongresie. W tym Republikanów, którzy zdecydowanie popierają Donalda Trumpa. Podsumujmy to, proszę Państwa. Sytuacja wygląda tak. Republikanie, partia, która jest zdecydowanie antychińska, oskarżająca demokratów o to, że są zbyt mało antychińscy, że zbyt słabo walczą z chińskim zagrożeniem, bagatelizują je i tak dalej, teraz krytykują Bidena za to, że Chce zakazać aplikacji chińskiej, która jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Część republikanów. A Biden, jak to Biden, będzie wykorzystywał to do atakowania republikanów. Będzie jak ze sprawą granicy: to znaczy mówił, zobaczcie, republikanie mówią, jest problem. Ja się za niego zabieram. A kiedy próbuję się za niego zabrać, to republikanie mówią, e nie, to jednak z tym nic nie będziemy robić. Kiedy ja chcę walczyć o siłę Ameryki, prymat Ameryki. No to Republikanie nagle tracą zainteresowanie. Jak z Rosją? Ja chcę stawiać się Rosji, a Republikanie mówią: No to niech Putin sobie robi, co chce. Oczywiście, Republikanie to jest nie do końca prawda, bo tak mówi Donald Trump, a Republikanie w tej kwestii, no właśnie, trochę nie mają spójnego stanowiska. No zresztą to tu może dodajmy, że demokraci też nie mają spójnego stanowiska i, na przykład, Mark Warner, czyli szef Komisji Wywiadu w Senacie, tam gdzie zasiada również wspomniany wcześniej Marco Rubio, jest zwolennikiem tego, tego zakazu. Czy ograniczenia zmiany działalności TikToka i nawet domaga się upublicznienia tych części informacji wywiadowczych, które oni jako senatorzy otrzymują, żeby przekonać czy wytłumaczyć Amerykanom, dlaczego mają takie, a nie inne zdanie. Ale już demokratyczna przewodnicząca Komisji Handlu w Senacie. Już tak zdecydowanych opinii na temat TikToka nie ma. Na przykład najwyższy rangon demokrata w Komisji wywiadów w Izbie Reprezentantów, czyli żaden lewak, proszę państwa, tylko centrowy demokrata, zagłosował przeciw. Tak samo zresztą jak na przykład Aleksandr Ocasio-Cortez czy reszta tych, tej lewicy. Dlaczego? No, oni używają argumentu, że nie było odpowiednich przesłuchań w tej kwestii, że ustawa przeszła z komisji do głosowania w zaledwie cztery dni, i że to nie jest jakby sposób, w jaki należy procedować ustawy. To jest zbyt poważna sprawa, żeby przegłosowywać ją tak szybciutko. Używają oczywiście też argumentów dotyczących pierwszej poprawki, czyli tego, co Łukasz zarysował na początku: to znaczy swoboda wypowiedzi, owszem, bezpieczeństwo jest ważne, ale wolność jest również ważna. To są wszystko dobre argumenty. Ale też chodzi po prostu o czystą politykę. I dlatego, na przykład, w Senacie na razie nikt się nie kwapi do, do procedowania tej ustawy. W Senacie rządzą demokraci, czyli Chuck Schumer, i Chuck Schumer nie chce dopuścić do głosowania w Senacie nad tą ustawą. Dlaczego? Mimo, że popierają jego prezydent. No Otóż boi się konsekwencji dla demokratów w wyborach, dalszej demobilizacji młodych. Którzy, jak już mówiliśmy Państwu wielokrotnie, już odchodzą z powodu proizraelskiej polityki Bidena, już jakby ta administracja Bidena ma u nich no, bardzo słabe notowania. Tymczasem to jest dość prosta sprawa dla Republikanów i dla Donalda Trumpa przedstawiać się jako zwolennicy wolności. I wydaje mi się, że dlatego też Donald Trump zmienił zdanie, bo to jest stosunkowo łatwa piłka. To znaczy, kiedy ta ustawa jest przedstawiana w mediach, Także dzięki jakby, takiej skoordynowanej akcji TikToka, jako po prostu zakaz TikToka, zamach na wolność słowa, yy, ograniczanie prawa do informacji itd., itd., a użytkownikami TikToka są głównie młodzi ludzie w przeważającej większości, yy, no to bardzo łatwo jest zrazić do siebie ten segment elektoratu. No. 52% dorosłych Amerykanów w wieku od 18 do 34 lat używa TikToka. Bardzo dużo. No i A jedna trzecia młodych. czerpie z niego informacje. Jedna trzecia młodych do 29 roku życia. No i jakie to na przykład informacje czerpią? Otóż, kiedy ta ustawa została, została uchwalona, TikTok zaczął organizować protesty pod kapitolem. Zbierać ważnych TikTokerów, którzy mieli pokazywać, że to jest nie tylko zabawa, ale też ważne miejsce pracy, uzyskiwania informacji i tak dalej, i tak dalej. Ale jak to było robione na przykład? Otóż wyskakiwały alerty na TikToku, których nie dało się jakby wyłączyć, nie pozwalało nic zrobić na tej aplikacji i najpierw się nie zadzwoniło do kongresmena. No więc nagle kongresmeni zostali zalani telefonami, czy ich biura zostały, nie wiem co robią telefony, nie zalewają, ale nagle w ich biurach rozdzwoniły się telefony. O, pięknie, jak ładnie wybrnąłeś. <laughs> Dziękuję. Którzy... i zaczęli dzwonić, tylko no, nie wyborcy, tylko na przykład, jak się okazuje, dzieci, które nie mogły skorzystać z TikToka, dowiedziały się, żeby pójść dalej, muszą zadzwonić do, do kongresmena, zaczęli dzwonić i domagać się domagać się utrzymania TikToka. No to jest kolejny punkt dla tych, którzy mówią, że TikTok manipuluje dziećmi. No i właśnie część członków Kongresu mówiła, że to właśnie ta akcja TikToka przekonała ich do tego, żeby zmienić zdanie i, i poprzeć te, to ograniczenie funkcjonowania TikToka w Stanach Zjednoczonych. Tak mówi między innymi Tom Tillis, senator z Karoliny Północnej. No, ale też prawdą jest, że w, wśród amerykanów nie ma. Większości, po, większość nie popiera e, ograniczenia dostępu do TikToka. E, ja z New York Timesa mam takie dane, e, to, są, to jest sondaż Pew Research Center z października. 72% Amerykanów chce większej regulacji rządowej, jak gdyby obejmującej to, co firmy mogą robić z ich danymi, czyli chce lepszej ochrony danych, ale tylko 31% opowiada się za ogólnokrajowym zakazem TikToka. To są, to są z kolei dane z lutego, z sondażu Associated Press. No tak, ale jeśli to jest przedstawione jako zakaz TikToka, to rzeczywiście nic dziwnego, że takie są odpowiedzi. Nie wiem, czy był sondaż, czy popierasz sprzedaż TikToka podmiotowi amerykańskiemu ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że dane mogłyby być inne. Ale faktycznie jest tak, że ta koalicja za lub przeciw jest dość eklektyczna. Przeciw, jak mówimy,. AOC na przykład i najwyższy rangą demokrata w Komisji Wywiadu, ale na przykład też bardzo stanowczo protestują prawicowi i lewicowi radykałowie na przykład, no Tucker Carlson oczywiście jest bardzo przeciwny zakazywaniu TikToka, bo wolność słowa, a u niego na przykład Glenn Greenwald, czyli po prostu spotkał się alt-left z, z alt-rightem, no, którzy obawiają się totalitaryzmu. Ale to jest jakby trochę dziwne, że ci ludzie nie mają problemu na przykład z tym, że Twitter należy do Ilona Muska, który tak bardzo przejmuje się wolnością słowa, że jakby osobiście steruje tym, co ludzie mogą widzieć lub czego nie. I to nie jest problem, natomiast tutaj, kiedy rząd próbuje się zawiedza, za kontrolę czegoś ze względów bezpieczeństwa, to nagle jest totalitaryzm. No ale no nie to dziwi mnie ta hipokryzja. Nie no, to libertarianie, tacy jak Rand Paul, czyli senator z Kentucky, przynajmniej tu by byli spójni. No, oni mówią, że tak, mają no. pełna wolność i Rand Paul jest republikanin, jest oczywiście przeciwnikiem jakichkolwiek zakazów w tym względzie. No ale na przykład dla mnie przemawia to, co pisze Zephyr Teachout. To jest nazwisko, które państwo pewnie nie kojarzą, ale ona jest cenioną lewicową profesorką prawa antymonopolowego w Stanach Zjednoczonych i ona była kandydatką demokratów, takiej lewicy partii demokratycznej w, w kilku wyborach w stanie Nowy Jork. Próbowała zostać gubernatorką, próbowała zostać prokuratorką generalną, przegrała zawsze w prawyborach, ale to jest naprawdę taka ceniona lewicowa polityczka. No i ona pisze, że taka ustawa ustawy jest przesadna. Dlatego, że stawianie granic w kwestii ingerencji obcych sił w procesie demokratycznym jest zupełnie normalne i po prostu wynika z konstytucji. Dlatego mamy regulacje dotyczące lobbystów zagranicznych. Dlatego na przykład cudzoziemcy nie mogą wpłacać na kampanię wyborczą prowadzoną w Stanach Zjednoczonych. No mało jeszcze cudzoziemcy, nawet naturalizowani, nie mogą być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pamiętają Państwo jak Arnold Schwarzenegger był gubernatorem Kalifornii i można by było mówić o tym, że no, taki popularny polityk, Polityk może wystartuje na prezydenta, a nie mógł, bo, bo nie mógł, bo nie jest urodzonym Amerykaninem. No to wydaje mi się, jest trochę inna kwestia. To jest po prostu jakiś mechanizm tego systemu, który prędzej czy później musi ulec zmianie. Na no, pewno ulegnie bardzo szybko. Natomiast regulacje dotyczące właśnie tego, kto może wpłacać na kampanię wyborczą w Stanach, kto może jakby kontrolować media. To jest akurat coś sensownego. No, na przykład przypominam, że Rupert Murdoch, żeby móc kupić stacje telewizyjne, z których później powstało Fox News, musiał najpierw dostać amerykańskie obywatelstwo. No i jakby by użyć takiego przykładu, w czasie zimnej wojny, wydaje mi się, chyba wszyscy się zgadzali, że to nie byłoby dobrze, gdyby, nie wiem, Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego miała dużo akcji telewizji PBS. Znaczy, no to wydaje mi się, że nawet, no wtedy to nawet... zwolennicy wolności mieliby pewne obawy, czy to jest na pewno w porządku. No wtedy to nawet nie PBS, tylko jednej z tej wielkiej trójki, prawda? Jakiejś NBC na przykład by wykupili by serwowali swoją propagandę, ee, Rosjanie. No, no, to no więc teoretycznie jakby... wolno. No właśnie, no właśnie to by było zgodne z, tą, z tym prawem do wysłuchiwania propagandy, ale jeżeli jest ograniczona liczba telewizji nadawców, no i nagle jedną przyjmuje wrogie państwo, no chyba nie byłoby dobrze. No właśnie. No więc wydaje mi się, że ta ustawa o TikToku. Oczywiście, że nie pomogłaby na te problemy, takie jak uzależnienie młodych ludzi. Jakby niewiele by pomogła pewnie na zbieranie danych tak po prostu, natomiast rozwiązałaby jeden problem, który też wydaje mi się istotny. I tutaj, jakby przypis, jakby kończąc ten temat, już był precedens. To znaczy, dokładnie coś takiego wydarzyło się w 2020 roku. Otóż istnieje coś takiego jak aplikacja Grindr może części z Państwa znana, to jest taki Tinder dla gejów powiedzmy. Tylko, że to myśmy geje wymyśliliśmy go wcześniej, on był przed Tinderem. No i tam jest sporo danych wrażliwych. No, są wiadomości, są dane zdrowotne, są różne zdjęcia. No i to była aplikacja amerykańska, bardzo popularna, ale w 2016 roku chińscy inwestorzy kupili 60% akcji Grindra. No i cóż się stało? Administracja Donalda Trumpa wymusiła chińskich właścicieli do sprzedania Grindera jakimś amerykańskim inwestorom właśnie dlatego, że była obawa, że te dane, kiedy będą one w posiadaniu chińskiej firmy, mogą po prostu zostać niewłaściwie wykorzystane. No i w maju 2020 roku za 600 milionów dolarów Grindera odsprzedano grupie amerykańskich inwestorów, no i Grindy hula do dziś. No Oczywiście tu jest tylko ten problem, że TikTok w USA byłby wart nie 600 milionów, tylko jak Łukasz powiedział, grube miliardy. Więc, ponad 80. No więc właśnie ten problem oczywiście jest problemem skali. Natomiast co do zasady, już tak było i naprawdę nieba z tego powodu nie spadło nikomu na głowę. Nie, no tutaj są pytania takie, czy to rzeczywiście poprawiłoby bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych? No bo. Część, kongresmen, część kongresmenów, senatorów mówią, że, mówi, że te informacje, które dostają od agencji wywiadowczych, w ogóle nie zmieniają ich zdania i nie, nie dostrzegają tego zagrożenia. Część mówi, że są to informacje bardzo niepokojące. A więc, czy poprawiłoby się bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i czy Chińczycy. Straciliby dostęp, nawet po sprzedaży tego TikToka, straciliby dostęp do tych danych, które są im potrzebne. No to jest to pytanie, czy się nie wylewa dziecka z kąpielą, bo chyba nawet przeciwnicy zakazu nie twierdzą, że to jest neutralna aplikacja, tylko że to jest. Podobnie jak wiele innych mediów społecznościowych, ma negatywny wpływ. Tylko nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Jeżeli chcemy chronić młodzież, zróbmy to inaczej, tak żeby jednocześnie nie narażać praw zapisanych w, w konstytucji i żebyśmy równo potraktowali wszystkie firmy. No, jeśli chodzi o to, czy wziąć się za media społecznościowe w ogóle i lepiej uregulować, no to. Jeśli o mnie chodzi, do dzieła oczywiście. Znaczy, że widać pewien trend regulowania social mediów i gigantów technologicznych na różnych polach i w różny sposób i te działania wobec TikToka się w to wpisują. No, to znaczy, tak się złożyło na przykład, że 13 marca, tego samego dnia, kiedy przeszła ta ustawa TikTokowa przez kongres, przez Izbę, to Parlament Europejski przyjął ustawę o AI. Które reguluje tę te dziedzinę. Też prawie jednomyślnie zresztą. No i jakby bardzo dobrze. No i jest też sprawa Departamentu Sprawiedliwości przeciwko firmie Apple za praktyki monopolistyczne, za utrudnianie dostępu innym producentom do, do, jakby, do, do, do serwisu z aplikacjami na urządzenia Apple. I wobec Google też jego wyszukiwarki. Więc jakby. Branie się za gigantów technologicznych jak najbardziej. Tylko jak mówił Łukasz, rozsądnie i nie wylewać dziecka z kąpielą i nie może w cztery dni od komisji do głosowania. No ale tu znowu masz argument, że w cztery dni, ale przecież te różnego rodzaju próby były podejmowane wcześniej. My nie wspomnieliśmy nawet o tym, że Montana próbowała zakazać e, TikToka na poziomie stanowym, no ale ten zakaz został z kolei zablokowany przez sąd właśnie jako przekroczenie uprawnień e, stanowych. Jakie no. to ma znaczenie, kto mieszka w Montanie? Dajże spokój. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy z Montany. Jesteśmy także dla państwa oczywiście i wracamy do tematu głównego. To teraz przechodzimy do tych. To jeszcze jednego pytania. Dlaczego Trump zmienił zdanie? Czy może A tutaj być tego... jeszcze jakiś jeden powód? Ja wiem dlaczego. No Po prostu teorię? no powiedz. Tak, mi. oczywiście. No wysłuchał tych wszystkich argumentów, o których Państwu dzisiaj opowiedzieliśmy, zważył za i przeciw, i uznał, doczytał. że Doczytał i uznał, że, że TikTok jednak nie jest taki zły i właśnie nie należy wylewać dziecka z kąpielą, bo ważne są także te wolności amerykańskie zapisane w Konstytucji. To jest jedna z teorii, ale pozwól, że zaproponuję inną. Yy, otóż nie wydaje mi się, żeby to była zasługa Kellyan Conway, która teraz lobuje na rzecz TikToka. Ale y powiedzmy kim jest Kellyanne Conway. Kellyanne Conway to była taka doradczyni Donalda Trumpa, a przez jakiś czas jego kampanii. Nawet... Była starsza doradczyni Donalda Trumpa, która może być Państwu znana, jest autorką znanego i wspominanego do dziś cytatu, kiedy Trump przekonywał, że za pośrednictwem swojego rzecznika, że na jego inauguracji były większe tłumy niż na inauguracji Obamy, a na zdjęciach było widać, że te tłumy są mniejsze, a rzecznik Trumpa na polecenie szefa Powtarzał, że to była największa inauguracja w historii. No to Kellyanne Conway powiedziała wówczas, że rzecznik operuje alternatywnymi faktami. I mówiła to całkiem na poważnie. To znaczy, że tu są fakty jedne, a my mamy alternative facts. I to weszło do użytku, i to nie jest takie głupie, jakby się mogło wydawać. To pokazywało, że. Trump i jego zwolennicy mogą funkcjonować w zupełnie takim odrębnym obiegu informacji. I funkcjonują często do dziś. No więc Kelian Conway jest teraz lobbystką takiej organizacji biznesowej Club, Club, for, Club growth. for Growth, klub na rzecz wzrostu w domu gospodarczego. No i lobbuje na rzecz TikToka, to znaczy przeciwko temu zakazowi. No nie wydaje mi się, żeby sama siła przekonywania Kelly'n Conway wpłynęła na Donalda Trumpa aż tak. Wydaje mi się, że tutaj ważniejsze mogą być spotkanie Donalda Trumpa z, z, z panem Jeffreyem Jasem. Otóż nie słyszeli państwo pewnie wcześniej o Jeffrey'u Jasie. Jeffrey Tymczasem jest to człowiek bardzo bogaty, który w tym sezonie wyrasta na jednego z głównych darczyńców Partii Republikańskiej. No, i tak się złożyło, że Donald Trump spotkał się z, z panem Jasem, zresztą na właśnie w tym Club for Growth, i parę dni później zmienił zdanie na temat TikToka, o czym bardzo też hucznie wszystkich poinformował. Oczywiście Trump, czy tam ludzie Trumpa zapewniają, że rozmawiano na temat edukacji. To był temat. Z całą pewnością rozmawiano na temat edukacji, w ogóle nie na temat TikToka. A co pan Jas ma wspólnego z TikTokiem? Otóż pan Jas ma jest największym inwestorem amerykańskim w TikTok. 15% to są tak jest tak te, mało. nie? To jest 20 miliardów dolarów mniej więcej, więc to jest troszeczkę pieniędzy. No ale on ja nie jest za tym, żeby, żeby coś mieszać przy TikToku, bo jemu ta sytuacja obecna odpowiada. No i jakby spotkał się z Donaldem Trumpem, wytłumaczył mu co trzeba, i parę dni później Donald Trump. Zmienił o 180 stopni swoje zdanie na temat TikToku. No dobrze, a to Politico idzie jeszcze dalej. Mówi, że z kolei w 2020 roku takim miliarderem powiązanym z Trumpem, który Trumpa sponsorował, był pan Larry Ellison. I to ten, ten był pan... Oracle. Dokładnie. Współzałożyciel firmy Oracle, no, który także zbierał i wpłacał pieniądze na kampanię Trumpa. I wówczas Ellison domagał się z kolei tego, żeby Oracle było firmą administrującą, czy jakby hostującą dane zbierane przez TikToka. No i tak się ostatecznie stało. Te dane, które TikTok zasysa od Amerykanów, są na chmurze, którą. E, Administruje Oracle. No więc jest i taka teoria, że być może w grę wchodzą pieniądze, a tak się akurat rzeczywiście składa, że Donald Trump potrzebuje pieniędzy. To jest niemożliwe, proszę Państwa. To, to, no bo, to bo jest przecież, jest przecież bardzo bogatym człowiekiem. Tak. Jakby Donald Trump, jak Państwo na pewno wiecie, powtarza, w czymś, wobec że jest bardzo znakomitym biznesmenem, że ma mnóstwo pieniędzy. No tylko czy na pewno. A wiesz co to, ja bym jeszcze dodał jedną, bo znowu będzie, że się, się czepiamy tylko i wyłącznie republikanów, to warto po powiedzieć, że TikTok oczywiście w całym tym swoich wysiłkach zmierzających do tego, żeby powstrzymać nowe przepisy, zatrudnia nie tylko republikańskich lobbystów, ale tam znajdziemy także lobbystów wcześniej powiązanych z Partią Demokratyczną. To bardzo ciekawe, znalazłem informację. Chuck, Chuck Rocha, który był. Strategiem demokratów i uwaga, służył jako starszy doradca w kampanii prezydenckiej Berniego Sandersa. A teraz TikTok jest także klientem tego pana. A drugi, druga taka postać to Jim Messina, który był menadżerem w kampanii, w kampanii Obamy. To tylko tak, żeby nie było, że TikTok koncentruje się wyłącznie na partii republikańskiej, szuka stronników po obu stronach. Jasne. Wróćmy do pieniędzy Trumpa. Potrzebuje, potrzebuje bardzo, bo mimo że jest najbogatszym człowiekiem świata, to, to, to ma teraz trochę wydatków i to, i to całkiem sporych. Ostatnio musiał zapłacić ponad 90 milionów dolarów z. z w wyniku procesu, który przegrał z E Jean Carroll, czyli pisarką, która oskarżyła go o gwałt, wygrała ten proces, uzyskała odszkodowanie w wysokości bodaj 5 milionów dolarów. Na później, a później Trump konsekwentnie powtarzał, że to wszystko ściema, że ona wymyśla, że tylko dąży do sławy. No i to oskarżyła go o zniesławienie i tym razem dostała odszkodowanie w wysokości prawie 90 milionów dolarów. Trump potrzebował na to takiego, takiej pożyczki. No ta pożyczka oczywiście musi być wyższa, żeby ewentualnie pokryć koszty straty. Chyba 120% musi być. Dokładnie. Jeżeli by Trump przegrał ostatecznie proces pieniędzy nie odzyska, no to nie, nie, nie odzyska od sądu, no to tak czy siak będzie musiał spłacić więcej. No więc już ponad 90 milionów dolarów Trump musiał zapożyczyć, a to dopiero początek. Tak, no, sprawa z Eugene Carroll jest w apelacji, no i tam jakby wszystkie te pieniądze, które Donald Trump miał na podojęciu, poszły na tę pożyczkę. Znaczy na, na to odszkodowanie, natomiast no, w poniedziałek miniony mijał termin, kiedy Trump musiał zapłacić znacznie wyższą karę, to znaczy prawie pół miliarda dolarów. Przypominamy Państwu, że Trump został skazany za oszustwa, to znaczy zawyżanie i zaniżanie wartości swojego majątku w celu osiągnięcia lepszych pożyczek i ubezpieczeń. To znaczy, kiedy trzeba było pożyczać, no to wtedy nagle te nieruchomości były warte bardzo dużo pieniędzy i absolutnie można pożyczać na nie bardzo dużo kasy, a jak trzeba było je ubezpieczać, to nagle były dużo mniej warte, no i to ubezpieczenie nie musi być aż takie drogie. No i okazało się, że to była praktyka, którą Tam stosował przez naprawdę bardzo, bardzo długi czas dostał zakaz prowadzenia działalności w stanie Nowy Jork przez kilka lat, jego synowie również, no ale przede wszystkim musiał zapłacić te prawie pół miliarda dolarów kary, no ale nie miał pół miliarda, więc potrzebował znowu pożyczki. No i sprawa oczywiście z apelacji, prawnicy Trumpa poprosili o obniżenie tej kary, tłumacząc, że ich klient nie ma pieniędzy. Na no to sam Donald Trump zresztą wyszedł i powiedział, to nieprawda, mam bardzo dużo pieniędzy, mam te pieniądze, co nie jest pewnie najlepszą strategią podważać to, co mówią twoi adwokaci, ale zwrócili się do sądu apelacyjnego z prośbą o obniżenie tej kary i odroczenie ale... jej, i to się akurat tempowi udało. Tak, Trump, mimo że Trump mówił, że ma spokojnie 500 milionów dolarów mógłby zebrać w gotówce, no ale wolałby tego nie robić, bo chciałby przeznaczyć te pieniądze na swoją kampanię. Więc to jest jak... o tyle śmieszne, że Donald Trump nie wpłacił własnych pieniędzy na własną kampanię pewnie od 2016 roku nie razu. Dokładnie, a kiedy dziennikarz go to zapytał, to czy to oznacza, że teraz będzie pan płacił pieniądze na, na swoją kampanię, kiedy uzyskał już to obniżenie kary, to Trump powiedział, że... To nie jest sprawa dziennikarza, i żeby się nosa nie wciskał w nieswoje. Co sprawy. się będzie interesowało? No tak, obniżenie yy, zasadnicze, bo z tych zamiast 40 tam, 60 pały milionów musiał zapłacić 175. Teraz będzie musiał zebrać i dostał jeszcze dodatkowe 10 dni na zebranie tych pieniędzy. A więc i dłuższe przedłużenie terminu, i mniej pieniędzy. Co ja powiem szczerze, że jest to dla mnie trochę zaskakujące i niezrozumiałe, że jeden sąd wydaje i ocenia te. Tę karę na 450 milionów dolarów, to już łącznie z odsetkami, a drugi obniżają o, o tak znaczącą sumę, opraw właściwie o 300 milionów dolarów. No to, to, to jak to jest? Jakie są te straty? I no, dziwne to jest. I, no, i jest nie jest to jedyna, jedyna rzecz w, tym, w, w, tej, w tej całej aferze. Dlaczego Trump nie ma pieniędzy? No. To mniej więcej wiadomo. Znaczy większość majątku Donalda Trumpa była do tej pory w nieruchomościach, no, a nie w gotówce, nie w akcjach. Upłynienie nieruchomości zabiera czas. Poza tym niektóre nieruchomości Trumpa, jak wiemy, mają już, są już po prostu objęte jakąś hipoteką. A y czasami to są tylko umowy licencyjne. To znaczy na jakimś budynku widzą Państwo nazwisko Trumpa, ale to nie on jest właścicielem tego budynku, tylko użycza nazwiska i czerpie z tego powiem, tytułu jakieś tam korzyści. No ale niektóre rzeczy na pewno ma, to znaczy na pewno ma Trump Tower, to wiemy. Na pewno ma taki inny wieżowiec na, w downtown 40 Wall Street. To jest zresztą najładniejszy budynek Trumpa, pewnie dlatego, że to nie on go zbudował, tylko to jest taki dekowski budynek, który on kupił. No i ma, taką, ma ten klub swój golfowy w New Jersey i ma jeszcze taką posiadłość w Seven Springs. No ma mar jeszcze. No i jeszcze ma mar lago oczywiście. No ale to nie w stanie Nowy Jork. To prawda, no ale zawsze mógłby sprzedać i wtedy miałby gotówkę. No tak, no ale Trump nie chce niczego sprzedawać, kiedy ma nóż na gadle, w sumie trudno się dziwić, nikt wtedy nie chce sprzedawać. No i istniało ryzyko, że prokuratorka generalna stanu Nowy Jork, Letitia James, po prostu w poniedziałek przyjdzie z szeryfem i zacznie zajmować te nieruchomości po to, żeby pokryć długi Donalda Trumpa. To już no i był Donald... ten miniony poniedziałek, czyli 25 marca. Tak jest. No i Donald Trump już nawet rozsyłał newslettery z prośbami o pieniądze do swoich zwolenników, że tutaj demokraci chcą mi zabrać ikoniczną Trump Tower, wpłać pieniądze. No i oczywiście ludzie wpłacali, no ale kiedy Sąd Apelacyjny obniżył karę i powiedział, że to jednak nie musi być te pół miliarda, tylko te 170 parę i jeszcze masz pan, panie Trump parę dni, to co zabił Donald Trump? Rozłożył listy, obelniliśmy Trump wpłać pieniądze. A oprócz tego, że zbiera i prosi o, o pieniądze, to też sprzedaje najrozmaitsze rzeczy. I w czasie swojej długiej kariery, proszę Państwa, Trump sprzedawał wszystko: krawaty, steki. steki e, miał swój uniwersytet. Linię lotniczą. Tak, miał Wódkę. kasyna. Co? Co miał? Wódkę też miał. Na pewno. Krawaty, nie wiem, czy już wspominałem o krawatach, ale też sprzedawał różnego rodzaju części ubioru. No, czapeczki. Czapeczki sprzedaje. No, wszystko sprzedaje Donald Trump, a ostatnio pojawiły się nowe produkty w linii trampowej. Proszę Państwa, zachęcamy oczywiście. Mogą Państwo na przykład kupić sobie. Perfumy Donalda Trumpa, perfumy zwycięstwo za jedyne 99 dolarów plus koszty przesyłki, chyba że kupią Państwo za więcej niż 120 dolarów, wówczas wysyłka gratis. A Victory, proszę Państwa, to charakterystyczny zapach siły i sukcesu zamknięty w luksusowym złotym flakonie. Ta woda kolońska, będąca częścią ekskluzywnej linii prezydenta Trumpa, jest przeznaczona dla ludzi zdecydowanych i odważnych. Wyróżne, wyraźne cytrusowe otwarcie łączy się z cedrowym sercem, wspartym bogatą bazą ze skóry i bursztynu, tworząc e, dowodzącą no dobrze, ze skóry hey, i bursztynu na tym to składzie. To brzmi dobrze, ja bardzo lubię cedrowe nuty. I no to cedrosowe. jest więcej niż zapach, ta woda kolońska jest przeznaczona dla osób, które mają wpływ na świat i tworzą historię, no to znowu. To jak my, podcast amerykański, więc mogą państwo kupić oczywiście perfumę Donalda Trumpa, mogą też państwo wesprzeć podcast amerykański na patronajcie. wybór należy do was. No, a ten wybór jest szerszy, bo perfumy to jedno, trampki za 399 dolarów złote to drugie, choć one nie zostały chyba jeszcze rozesłane, podobnie zresztą jak perfumy. Także jeżeli Państwo liczą na szybkie dostarczenie, to, 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 to nie będzie. A ostatnio Donald Trump ma w swoim ofercie nowy produkt, i to jest, proszę Państwa, amerykańska Biblia. Posłuchajmy. All Americans need a Bible in their home, and I have... many it's my favorite book it's a lot of people's favorite book this bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back america and to make america great again is our religion religion is so important it's so missing but it's going to come back and it's going to come back strong just like our country is going to come back strong i'm proud to endorse and encourage you to get this bible we must make america pray again i mean so... Ulubioną książkę, albo jak mówi w innych wypowiedziach, drugą ulubioną książkę sprzedaje Donald Trump, bo pierwszą jest Art of the Deal, którą napisał wspólnie z Ghostwriterem, bo książki też sprzedaje Donald Trump w ogóle. No więc Biblia Donalda Trumpa, czy amerykańska Biblia, połączona z tekstem Konstytucji, Deklaracji Niepodległości, rzecz, którą każdy dobry Amerykanin mieć w domu powinien, no, Zwłaszcza z także... kąpaną cytrusowymi y, y, aromatami i, i cedrową tutaj też. No ale tutaj... jest to jakoś ciekawe, nie? że kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych musi sprzedawać Biblię mieć taki... pieniądze na karę za to, że oszukiwał Stan przez wiele wiele lat. Nie, ale my sam... sobie tutaj śmieszkujemy, ale tak Nie naprawdę. Nie za to, on jeszcze musi zapłacić. Bardzo możliwe, że będzie musiał zapłacić za to, że próbował ukryć stosunki seksualne, czy stosunek seksualny z gwiazdą porno, no i w tym celu sprzedaje Biblię. To dopiero jest zabawne. No ale my sobie tutaj żartujemy z Donalda Trumpa, że on już jest taki zdesperowany, zbiera ale pieniądze. Ale w ogóle sobie nie żartujemy. Przecież reklamujemy, pomagamy jak możemy. No dobrze, ale okazuje się, że nasza pomoc jest pewnie zupełnie już niepotrzebna, bo Donald Trump nagle okazał się być miliarderem. Otóż Truth Social to jest stworzony przez Trumpa taki klon Twittera, no, którym Państwo pewnie, pewnie nie używacie, a może nawet nie słyszeliście. Chyba nie ale... wolno używać tego poza Stanami Zjednoczonymi. No, pewnie, więc... no, co to za pomysł. Prawda, tylko tam. No i Truth Social, cóż, idzie na giełdę. No, jest to oczywiście związane właśnie z tym, że Donald Trump potrzebuje pieniędzy. W związku z tym, yy, Truth Social został wpuszczony na giełdę. No i tutaj odbywają się rzeczy, które, od których jeżdża się nam włos na głowie, yy, a równocześnie włosy wypadają nam po prostu z, z przerażenia. Ja nie jestem specjalistą od y, ekonomii, ale. Łukasz, może ty nam wyjaśnisz, co tu się wydarzyło? Otóż True Social, proszę Państwa, to jest firma, która w zeszłym roku zanotowała 3 miliony, 3 miliony dolarów przychodu i 49 milionów dolarów straty. Więc patrzą sobie Państwo, znowu nie trzeba być wybitnym specjalistą, patrzycie sobie na takie dane i myślicie, no ile taka firma może być warta? No, i macie rację. Jest warta mniej więcej 8 miliardów dolarów. To no znaczy, na tyle została wyceniona przez, przez rynek. A jeszcze dodajmy, bo sobie myślicie, no dobrze, teraz przynosi straty, ale pewnie ma dużo użytkowników i ogromny potencjał wzrostowy. Otóż 10 milionów pobrań ma ta aplikacja. To nie są jakieś specjalnie, no. Powalające osiągnięcia, a po tym jak weszła na, na giełdę, e, akcje tej firmy wyceniano łącznie na 8 miliardów. Trump ma tam około 60% tych akcji, no więc formalnie, to znaczy na papierze, ma bardzo, bardzo dużo pieniędzy nagle i właściwie nie powinien już sprzedawać Biblii, butów i e, perfum, żeby zapłacić wszystkie możliwe kary. No, jest mały szkopuł, to znaczy według, według przepisów nie wolno mu sprzedawać tych akcji przez pół roku od, od wejścia na giełdę. Czyli nie może spieniężyć tych trzech czy tam czterech miliardów dolarów, chyba że zgodzi się na to Rada Nadzorcza tego True Social, czy tam jakiejś tej firmy, do której ten True Social należy. A tak się akurat składa, że w Radzie Nadzorczej zasiadają takie oto ważne postacie jak Ivanka Trump, Donald Trump Junior, Eric Trump. I tak dalej, i tak dalej. No więc jeśli oni się zgodzą, żeby Donald Trump sprzedał akcje wcześniej niż przed upływem pół roku, no to będzie mógł je sprzedać i te miliardy spieniężyć. No tylko naprawdę, no bo nie trzeba być ekonomistą, żeby zobaczyć, że coś tutaj jednak nie gra. To znaczy, dlaczego firma, która przynosi same straty, jest wyceniona nagle na 8 miliardów? No wiesz, jest po no... prostu. Może przynosić straty, tylko żeby mieć jakiś potencjał wzrostowy, a ona specjalnie nie ma tego potencjału. No to dlaczego jest warta 8 miliardów? Bo ludzie chcą ją kupować i tak jak dziennikarze pytali osoby, które nabyły akcje Truth Social, to często było słychać, że to jest także forma poparcia dla Donalda Trumpa. Zamiast Chyba nawet głównie na... forma poparcia dla Donalda tak. Trumpa. To znaczy kupujesz te akcje po to, żeby dopiec Lipkom i dopiec Demokratom, pokazujesz, że popierasz Donalda Trumpa poprzez kupowanie akcji jego firmy. Jest to rzeczywiście fantastyczny model biznesowy, co do tego, jakby muszę powiedzieć, że to jest pewnie najlepsza rzecz, jaką Trump zrobił w życiu. To znaczy masz produkt, który jest zasadniczo może nie bezwartościowy, ale nie jest wart zbyt dużo, natomiast robisz z tego mm, narzędzie yy, w, w ten sposób można wyrazić swoje poparcie dla Ciebie. No i ludzie rzeczywiście kupują właśnie dlatego, że od tego tacy ludzie jak Ty czy ja jakby otwierają szeroko oczy i mówią sobie: że To jest niepojęte, żeby firma, która, jakby, która, która właściwie jest niedochodowa, i nie może być dochodowa, była w etat Tlebinen. No, a tych wydatków Trump ma sporo. Już wspomnieliśmy o części, ale jeszcze powinniśmy dodać: według New York Times od 2000, od zakończenia prezydentury, wydał na prawników, proszę Państwa, 100 milionów dolarów. No i te koszty raczej będą rosnąć niż maleć, bo, bo kolejne procesy Trumpowi grożą. I wspominaliśmy o tym, że, że to może być problem w kampanii, nie tylko tylko ze względu na czas, jaki zabiera udział w tych wszystkich procesach, ale właśnie ze względu na, na koszty. I najnowsze dane pokazują, że Biden ma, jeśli chodzi o pieniądze, dużą przewagę nad Trumpem, zebrane w tej chwili. Kampania Bidena ma że tak powiem, na ręku 71 milionów dolarów, 33 miliony dolarów ma kampania Trumpa, ale oczywiście to nie są wszystkie pieniądze, jakimi dysponują kampanie, no bo są jeszcze te organizacje wspierające, ale i tutaj Trump musi. Gonić Bidena. Biden ma 155 milionów dolarów na koniec lutego. Ty, tyle pieniędzy. Natomiast Trump nieco ponad 40 milionów dolarów więc różnica całkiem spora. No tak, ale gdyby Donald Trump postanowił z tych swoich nowo zdobytych miliardów przeznaczyć jakąś część na kampanię wyborczą, no to nagle y, te proporcje pewnie by się odwróciły. Tylko, po pierwsze, Donald Trump musiałby nagle te pieniądze dostać, czyli musiałby spieniężyć te akcje, których na razie, czego na razie nie może zrobić. Po drugie, od tego trzeba by odjąć to wszystko, co musi zapłacić. Wciąż zostanie mu bardzo dużo. Y, aczkolwiek, nie wiem, wydaje mi się, że gdyby nagle zaczął z, z, spieniężać akcje, no to na ich wartość myślę, że zaczęłaby nagle spadać to są jednak znaczenia połączone. Ale przede wszystkim, i to jest jakby podstawowy problem, Donald Trump nie ma w zwyczaju płacić za własną kampanię wyborczą ani za własne wydatki na prawników. To wszystko jest opłacane przez ludzi, przez albo wyborców, takich skromnych wyborców, którzy wpłacają tutaj po 5-10 dolarów, no albo kupią Biblię czy buty, albo przez Komitet Krewy Partii Republikańskiej, który po prostu te swoje pieniądze głównie wydaje na procesy Donalda Trumpa. Co jak tłumaczyła ostatnio Rona McDaniel, czyli już teraz była szefowa Komitetu Krajowego Partii, czy wiesz dlaczego oni płacili za wydatki Donalda Trumpa? Nie Bo wiem. to był były prezydent, czyli jakby ważna postać ich partii i mm -hmm. zasługiwał na ich wsparcie jako były prezydent. No kiedyś mogliby dać na przykład na bibliotekę byłego prezydenta, a teraz mogą mu zapłacić rachunki za prawników. No to jest jakaś forma wsparcia. Tak Takie uhonorowanie wielkiego człowieka. I no, no cóż, każdy wydaje jak chce, a teraz Trumpowi będzie łatwiej te pieniądze z Partii Republikańskiej przejąć. Oczywiście, jeżeli zechce, bo na czele RNC stoją bardzo bliscy mu ludzie. Jak Państwo mówiliśmy, łącznie z jego synową, która jest wiceprzewodniczącą Republican National Committee. Ale też w kwietniu, jeżeli Państwo mają kilkaset tysięcy, dolarów, to można się wybrać do Palm Beach. Tam będzie taki, taka kolacja fundraisingowa z naprawdę bogatymi ludźmi dla Donalda Trumpa. Oczywiście Joe Biden i kampania Bidena także tego rodzaju wydarzenia organizuje. No tak, tylko że kampania Bidena i sam Biden nie potrzebuje nagle bardzo dużo pieniędzy na swoje własne prywatne wydatki. No i to jest taki kolejny problem, który wydaje się dotyczy trochę jednak bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. To znaczy Donald Trump od, od lat powtarzał, że jest przecież bardzo bogaty i nie da się go kupić i od nikogo nie zależy, i, jakby, i to jest jego siła. tak? No więc okazuje się, że to nie jest do końca prawda, że po pierwsze ciągle zbiera kasę, po drugie, nie wiemy, kto mu tę kasę wpłaca. tak? To znaczy, zwłaszcza na przykład teraz, kiedy ludzie kupują, różni ludzie kupują akcje Truth Social, część pewnie kupuje takich zwykłych fanów Donalda Trumpa ze Stanów Zjednoczonych, ale to jest bardzo wygodne narzędzie do tego, żeby jakieś osoby bardzo bogate, które chcą wesprzeć kampanię Donalda Trumpa i chcą mu pomóc, zaczęły kupować te akcje. I nie wiesz, kto kupuje te akcje, nie wiesz, czy to są Saudowie, nie wiesz, czy to są, nie wiem, Oligarchowie stąd czy stamtąd, czy to jest na przykład pan Jeffrey Yass, który jakby czy jakiś inny miliard, który postanawia wesprzeć kampanię Donalda Trumpa. No więc jakby opowieść o tym, że Donald Trump od nikogo nie zależy, no nie jest prawdziwa i tutaj zakończyłbym taką malutką anegdotką, która jest zupełnie niezwiązana z tym, o czym mówimy. Na pewno to jest czysty przypadek. Otóż nie wiem, czy pamiętasz, była kiedyś taka afea w 2023 roku, czyli zeszłoroczna, czyli to już po prostu Lata, Lata temu. Lata temu. I jest takie piwo, najpopularniejsze piwo w Stanach Zjednoczonych, o nazwie Bud Light. Państwo doskonale wiedzą, znają na pewno to, to piwo, bo słuchali naszego odcinka na temat prohibicji i wiedzą skąd się wzięła nazwa firmy Anheuser busch która to piwo produkuje i jaką rolę państwo, buszowie, migranci z Niemiec odgrywali w całym tym procesie walki z ruchem na rzecz prohibicji. Odcinek 160 polecamy. No ale piwo Bud Light stało się, jak bardzo wiele rzeczy w Stanach Zjednoczonych, przedmiotem wojen kulturowych, kiedy w reklamie tego piwa wystąpiła transpłciowa TikTokerka. Nawiasem mówiąc, TikTokerka nagle wszystko się ze sobą łączy. No i konserwatyści dostali oczywiście szmegla zaczęli bojkotować, strzelać do puszek z piwem Bud Light, rozjeżdżać je autami, czy no w ogóle bojkot na całego i faktycznie sprzedaż piwa Bud Light w 2023 roku spadła o 20%. No, firma Anheuser-Busch nie była z tego powodu bardzo zadowolona. No i otóż co się wydarzyło? W marcu tego roku urządzono taki fundraiser dla Donalda Trumpa, żeby mu pomóc zebrać pieniądze dla kampanii i firma anheuser Bush była jednym z organizatorów. No i cóż się wydarzyło? Otóż w przeddzień tego fundraiseru Trump ogłosił, że wprawdzie firma Anheuser-Busch z piwem Bud Light popełniła kolosalny błąd, ale należy im dać drugą szansę i że to wcale nie jest woke firma i że jednak to może nie jest taka zła firma i nie jest takie złe piwo. Czyli jak Państwo widzicie, nie da się kupić Donalda Trumpa. Jego poglądy są absolutnie niezwiązane z tym, kto mu wpłaca na kampanię i kto pomaga mu tę kampanię prowadzić. Na dziś to, to wszystko. Dziękujemy bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejną sobotę. Do usłyszenia.